Tak, 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 tak. Wiedzieliśmy, że ten głos jest nietuzinkowy, że to jest głos, który potrafi rozwalić wiele głów na tej publiczności pozytywnie, rozbić na atomy, jeżeli chodzi o emocjonalność, o przekaz. Już samo patrzenie Alicji w oczy, jak śpiewa, sprawia, że jeżeli masz w sobie troszeczkę empatii, jesteś razem z nią. Wchodzisz w jej głowę i śpiewasz razem z nią. Z nią się śmiejesz, z nią płaczesz, z nią się krzywisz. Była dobrą uczennicą, słuchała waszych wszystkich uwag, sugestii, czy jednak czasem była taka niepokorna i walczyła o swoje? Alicja jest wybitnie pokorną, słuchającą, rozwijającą się osobą, która sama zadaje pytanie, bo chce wiedzieć jeszcze więcej. To nawet nie można było nazwać tego pracą, no to po prostu były spotkania, gdzie czerpaliśmy od siebie, wymienialiśmy się energią, oczywiście mieliśmy wiele rad dla niej w związku z naszym doświadczeniem. To była czysta frajda się z nią spotykać, bo ona przychodziła zawsze przygotowana na występy. Bardziej niż nad samymi dźwiękami rozmawialiśmy o tym, jak sobie radzi ze stresem na scenie, czego ona chce, jaka ona chce być po tym programie i dawaliśmy wiele rad. No. Wielkie szczęście rozwijać się z takim człowiekiem. Emocje są niesamowite. Jeszcze do mnie nie dociera to, co właśnie się stało. Na wstępie chciałabym podziękować za wszystkie głosy, bo to dzięki nim udało mi się. Co było dla Ciebie najtrudniejsze podczas przygotowań do finału? Był ogromny stres, czy może wręcz przeciwnie, bo wiedziałeś, że to już jest koniec, ostatni etap? Myślę, że właśnie moim największym wrogiem był stres, ale dzięki wsparciu rodziców, mojej siostry, trenerów i przyjaciół z programu udało mi się go pokonać. Bardzo duże. Ja się naprawdę tak cieszę, że doszedłem tak daleko i teraz kibicuję dziewczynom, żeby dały z siebie wszystko. Ja myślę, że to trzecie miejsce to jest naprawdę duże wyróżnienie. I cieszę się, że już, szczerze mówiąc, jest po wszystkim, bo te nerwy, ta presja innych. I teraz wracam się do moich zarąbistych hejterów. Widzicie? Jednak nie jest wszystko do końca ustawione. Także trzymam bardzo mocno kciuki za i Darię, i Alicję, bo to są wspaniałe dziewczyny, super głosy i będę dopingował już nie tylko w programie, ale poza programem. Nie tylko im, ale całej tej szesnastce i wszystkim uczestnikom tej edycji. Bardzo się cieszę, że wygrała Alicja. I ogromne gratulacje. Ja oczywiście troszkę z niedosytem, ponieważ uważam, że Tadeusz, który był w mojej grupie, też powinien co najmniej znaleźć się w ścisłym finale. Ale wiem i jestem też pewna, że nie tylko przed nim, nie tylko przed Alicją, nie tylko przed Darią, nie tylko przed Damianem, ale przed wieloma jeszcze innymi artystami, którzy byli tutaj wcześniej na scenie i dotarli do finału, myślę, że o nich wszystkich jeszcze usłyszymy. Tak, no wiadomo, że emocje przy każdym odcinku tak naprawdę były duże. Tutaj tak paradoksalnie one troszeczkę opadły, bo wiedzieliśmy, że to już jest finał. Walczymy o najwyższe laury, ale tak naprawdę wiedzieliśmy, że już jesteśmy w tej czwórce, także już tutaj nic złego się nie może stać.